coś. Okej, okay, dobra, mam to. Czemu moje party składa się z dwóch osób? To nie powinno tak wyglądać. Czas naprawić ten drobny problem, tylko jeszcze nie wiem, czym to jest. Na pewno ta obskakuje. Niech będzie to. I przydałby się ktoś, kto ma jakieś inne ataki. A przez inne nie, na myśli też Hamel Dominiona. Longol, Moloch. Ile w ogóle mam miejsc jeszcze? Mam 4 miejsca, więc potencjalnie mam jeszcze co przywoływać. Więc to jest jakiś tam pozytyw. Czy ty masz jeszcze skille do nauczenia? Fispleroma. Kolego. Kolego. Kolego, porozmawiajmy. Fispleroma jest życiem. Zwłaszcza kiedy mamy protagonistę takiego, jakie mamy. No dobra. To teraz trzeba się bardzo poważnie zastanowić, co ja chcę zrobić i co ja mogę zrobić. Bo spodziewałbym się, że te dwie rzeczy niekoniecznie muszą ze sobą współgrać. Bo tak, mamy ogólnie 3 abscesy do ubicia, z czego wydaje mi się, że tego lepiej nie tykać. Ten powinien być łatwiejszy do ubicia i ten powinien być do zrobienia, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo mogę się mylić. Cześć, Pasku. Bo tak, miałem save point tutaj. Na chwilę obecną zastanawiam się generalnie, jak dojść do abscesów. Bo zaraz tego, że nie mamy za bardzo mapy podkrywanej, a one nie są jakoś specjalnie jasne i oczywiste, to nie zdziwiłbym się, gdyby najłatwiej było dojść do tego. Generalnie mamy teraz od zajobu rzeczy, które możemy zrobić i które powinniśmy zrobić, zanim ruszymy jak tak dalej fabularnie, więc... Raczej nie będzie to sim, na którym się będzie działo jakoś dużo takich rzeczy progresowych, Victor. Tak przynajmniej wstępnie zakładam, że jeżeli już to będzie, to bardziej na zasadzie... Jestem mimo. Że będzie to bardziej na zasadzie, że jakoś tam ogarniemy progres postaci, aniżeli progres, jeżeli chodzi o zwiedzanie czy fabułę. No cześć, Vicky. A, i tu jeszcze, ale to na górze ewidentnie. Czemu wydawało mi się, że to ma 51? Nie mam zielonego pojęcia, to zaczęło na 60. Więc zacząłbym się martwić, gdybym ja teraz 51 z jakiegoś powodu. Dobra, one są do mnie tyłem odwrócone. Cześć, Gregor. Ja nie chcę tutaj trochę powalczyć, bo zdaję sobie sprawę, że jestem lekko do tyłu, jeżeli chodzi o poziomy. Więc wypadałoby to jakoś przynajmniej odrobinę naprawić. Generalnie, jeżeli chcę w miarę bezpiecznie zwiedzać tę strefę, to powiedziałbym, że potrzebuję tak bliżej 60 przynajmniej. Wolno to idzie. Chciałem przynajmniej jednego zabić, zanim cokolwiek. Dobra, jeden strzel. Szkoda, że nie ma Matadora. No powiem szczerze, mnie kupywanie DLC-ków nie rajcuje, a... Nie jestem pewien, czy Matador też, ale wiem, że findy są w DLC-kach jako tako. Nie ma Matador. 111, szalejemy dzisiaj. No... Spoko, ja, mnie to powiedzmy jakoś specjalnie nie rusza, tak? Jeżeli chodzi po stronie gracza, to na pewno Dice Ojo był tym najbardziej użytecznym, przynajmniej moim zdaniem. Ale dobra, gdzie ja jestem i co ja mogę z tego wyciągnąć? Wydaje mi się, że żeby tu dojść, to będę musiał tak naprawdę to obejść jakoś strasznie dookoła. To będzie wystarczające. Złe no jest ten problem przede wszystkim, że ta strefa jest idiotycznie wręcz ogromna.
Więc zwiedzanie jej całej zajmuje lata. Zwłaszcza, że tak naprawdę blokować nas tutaj nic nie blokuje. Jeżeli chcemy gdzieś iść, to tam idziemy w dużej mierze. Zresztą dałem tego bardzo żywy dowód tym, że poszedłem sobie farmić rangy na samym początku strefy. I tak naprawdę gdybym postawił jakieś 10 kroków dalej, to poszedłby się bić bossy na 74. Cóż, powiem tak, bardzo mi miło, że te serie wciąż są traktowane jako oglądalne, że się tak wydarzy. A fajnie. I ja często mam tak, że jak wracam do tych swoich starych serii, to mam, o mój Boże, ale to jest okropne, nie chcę na to patrzeć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy typu jakieś najstarsze, chronokrosy, nie chronokrosy. Naprawdę, bardzo ciężko mi się na to teraz patrzeć, zwłaszcza pod kątem, powiedzmy, techniczno-ogarnięciowym. Do tego stopnia, że zastanawiałem się w pewnym momencie, czy po prostu nie walić tego na jakieś niepubliczne albo coś. Naprawdę? Dobra, no i dobra, tutaj akurat nie pomogła. A, on to przeżyje, bo resist. To się źle skończy. Ale tylko trochę. Na pewno damy radę. Prawda? Prawda? Adversity może nie, ale krytyka jak najbardziej. Zwłaszcza, że krytyk z Raftem Pestem powinien się świetnie nadać. Nie mogę. Kolegowi, ja nie mogę. Nie no, ja na pewno nie dawałbym tego typu rzeczy na niepubliczny. Przynajmniej nie bez zgody wszystkich zainteresowanych, że tak to ujmę. A takiej zgody raczej by nie było, tak więc. Po prostu czasem, jeżeli ktoś będzie chciał mnie podręczyć, to może sobie wejść zobaczyć wspaniałą historię moją. Skrzeszmy sobie to, niech tu wróci. I zamieni tego Lugeru. Znaczy, co do tego zostawienia się pamięć, no jako tako YouTube'owo to już nie będzie kontynuowane, tak? Może na zasadzie, że coś tam czasem się jakoś losowo znajdzie, tak? Ale tak, żeby jakoś regularnie coś się miało pojawiać, to na pewno nie. Praktycznie jeden i drugi przeszliśmy na tak czysto streamową wersję prowadzenia działalności. Chłopca, co ma 60 lat na karku. Powiedziałbym, że witaj w klubie, ale jeszcze nie mogę tego powiedzieć. Czy tu gdzieś nie było przejścia? Nie, ale był minem. Kiedy ci brakuje parę miesięcy. W każdym razie nie w tym roku. Więc nie mogę nawet powiedzieć też nikomu, że mam 3 dychy. Ja sobie pogram w tego na Neptunie. Ej, ale Neptunie to ty szanuj, okej? Okay? Jeżeli przyjmujemy wersję, że ona jest po prostu degeneracka i akceptujemy to jaką jest, a nie szukamy w tym czegoś większego, głębszego, to Neptunie jest naprawdę dobra, okej? Okay? Tak jak z oglądaniem jakichś głupich komedii romantycznych czy coś. Człowiek oglądając je zdaje sobie sprawę, że nie jest to absolutny szczyt kinematografii, ale ogląda to i się świetnie bawi. Czy to będzie Miman? Wygląda jakby miał być Miman. I powiem więcej, jest to Miman.
jako literaturowe tytuły z fanserwisem. Zależy od tytułu też. Bo to tak jakby powiedzieć, że ludzie lubią w God of War tylko za to, że były tam nagie panie z cyckami na wierzchu. Tak, właśnie powiedziałem, że nagie panie z cyckami na wierzchu, proszę nie przejmować się tym, co mówię. Czyli co, tutaj trzeba będzie od tej strony w ogóle przejść? Bo tutaj nie widzę za bardzo metody, żeby się dostać. Chyba. A podejrzewam, że jeżeli bym chciał tutaj przejść, to ten napis jest na górze, więc do niego i tak się nie dostanę. A biorąc pod uwagę, co jest w tym abscesie, to ja zdecydowanie nie chcę tam jeszcze iść. Esencja seta. Jezu, dużo wysokopoziomowych esencji znajduję. Nie wiem, czy się cieszyć, czy niepokoić. Bo zawsze gdzieś tam w głowie sobie, będzie się... Czy ja powinienem po prostu skoczyć? Gdzieś tam w głowie siedzi, że czy to na pewno bezpieczne. Dobra, wróćmy się na wszelki wypadek. Czy dalej preferuję pod magię? Gram ogólnie w SMT5 po raz drugi. Pierwsze przejście robiłem czysto magicznie, przez to jak działa tutaj system Affinity. To jest to trochę ciężkie, bo musimy praktycznie mieć Affinity na każdy możliwy żywioł, żeby dało się go w miarę sensownie używać. A kiedy używamy ataków fizycznych, tak naprawdę wystarczy nam w dużej mierze dwa, bo potrzebujemy... Czekaj, potrzebujemy dostać się tutaj. Potrzebujemy... Almighty fizycznych tylko. I to nam absolutnie wystarczy. Sens jak lotto. No dobra. Czyli tak. Do tego kategorycznie nie chcę iść w tej chwili, więc wydaje mi się, że muszę iść chyba do góry. Jakoś tędy spróbować. Dobra, spróbujemy. Może się uda. Oby się udało. Trafię się, nie trafię. Au, za jakimś piątym razem ale trafiłem. Boję się dostać Lugeru przy życiu. Łezka się wokół pięcie, jak przypomina sobie dowolną moją pierwszą walkę. Oh boy, there we go. Jeszcze Hama nie weszła, tak jak bym chciał. Niedobrze. Powiedziałbym, że bardzo niedobrze. Okej, okay, nieźle. Nie poszły suflety, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. To jeszcze raz spróbujmy się ich pozbyć na tyle, na ile to jest w miarę wykonalne. Znaczy generalnie... jeżeli... Zakładam, że przez DSC masz na myśli Discorda. Jeżeli tak, to... To nie jest tak, że zbraniamy komukolwiek tam dostępu, tak? No tak jak ktoś ma link, to może wejść, tak? No i wiadomo, regulamin, nie regulamin. Nie opuszczę swojej gardy. Pokojmy się. Okazuje szacunek. Nie, nie to miałem na myśli. Nie dałeś mi wyjaśnić. Okej, okay, spróbujmy zrobić to jeszcze raz. Czy uważam się za silnego? Nawet. Fuck! Nie jestem dobrym negocjatorem. Tym razem na pewno uda się znacznie lepiej. Fajnie.
Boję się zapytać, gdzie ta dekrabia miała włosy. Kasa jasne. Revival bet jeszcze mam. Ale, to było znacznie lepsze niż poprzednia próba. Szkoda, że za negocjacji nie ma expo. Aczkolwiek tutaj to już jest trochę... takie wybrzydzanie, na zasadzie jestem przyzwyczajony do wygodnych rzeczy z Pokémonów. Czy planuję po tutaj jakieś JRPG jeszcze ogrywać? Myślę cały czas nad finalem dziewiątku, bo... grani nie mogę się wziąć, żeby go samemu przejść jako tako. Więc pomyślałem sobie, że ten, że jeżeli by zrobić go na streamach, to może by to stanowiło dla mnie wystarczającą motywację, żeby rzeczywiście wziąć i go przejść. O, crap. I nie jest to Mitama. Czekam na wypoki mnie. Nie będę ukrywał, że jeżeli chodzi o Pokémony, to... strasznie mnie do siebie zraziła ósma generacja. Nie, ja ciebie proszę o rękę. Au. Au. Chyba wiem, jak to się skończy. Kiedy ostatnie miasto poszło i tak? Dołącz do mnie. Wstaw tego mema z simpowaniem. Wiedziałem, że to się skończy. Au. Myślałem, że jak mam Nezista, to nie będzie tak źle. Chyba się przeliczyłem. Nie, ale generalnie największą urazę, jaką mam do nowych Pokémonów, to to, jak one trzymają gacza za rączkę i jest za dużo jakichś takich kascenkowych rzeczy. Nie wiem, nie mogę tego ścieżyć kompletnie. Dobra, kogo mogę wrzucić? Dokładam, że nie chcę mi się znowu ich strzeszać. Wiecie co? Chodź tu i Zyto. I chodź tu do Minionia. Minion jest względnie rozsądną opcją do zastępowania to. Na przykład są te zarączkę gaming. No... już po tym, jak w pierwszych jakichś 10 minutach trzy razy nam się mówi, że ej, spójrz, musisz iść tutaj, bo coś tam, to już to dla mnie jest naprawdę za dużo. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem tu. Gdzie chcę się dostać? Właśnie pytanie, czy górą, czy dołem? Bo cholerny absces nie do końca mi pozwoli tego zobaczyć. Tutaj wydaje mi się, że nie będę miał przejść. A może? A może, może? This looks like the territory of the Greek demons, huh? Must be. Znane greckie demony, takie jak Dekarabia. Gotta say though, not the biggest fan of those guys. It's like they think they're better than everyone else. You know what I mean? Oh! But their leader Zeus is kind of a scoundrel. I can kind of relate to that, just a little bit. Proszę mi wstawić, jeżeli masz na myśli angielski dubbing. Hey, you better not lose. Got it? To pamiętaj. Za pierwszym razem przychodziłem na japońskim i stwierdziłem, że z ciekawości sobie zobaczę, jak wypada angielski. I powiem szczerze, on nie wypada tak źle. Demony mają absolutnie skopane głosy i tutaj nie mam zamiaru się z tym kłócić ani odrobinę. Ale ogólnie nie wypada źle. Cześć, Samurai. Amasuka i cię wspierał. No nie. Kostki bolą biednego ptaszydła. A jeżeli będę miał szambrozję. O, po jednej na każdą nogę. Zawsze japoński dubbing w JRPG-ach.
Powiem szczerze, że z tym też się nie zgodzę. Klasycznym przykładem JRPG-a, w którego gram po angielsku i teraz bardzo ciężko byłoby mi się przedstawić w drugą stronę, będzie FF10. Okej, okay, a tak teraz może teraz nam służyć za nawigatora, jeżeli trzeba będzie. Dam się pan tak gumy, jak tam gram na lampie. No dawaj. Kontrargument do opinii. Problem? Twoja opinia jest zła i muszę ci ją wybić z głowy. Nie chcę mi się walczyć z demonami, które są już do mnie agresywnie nastawione z automatu. Więc miałem możliwość tego, bym chciał uniknąć. Czy ja dojdę w jakiekolwiek sensowne miejsce idąc tędy? Tak, do miejsca, w którym zostanę zambuszowany. Albo i nie. License storage is full. Tak wam powiem, że bardzo ciekawe te greckie demony de Karabie. A czy z tym się akurat jak najbardziej zgodzę, że zazwyczaj japoński dubbing ma dużo mocniej wyrażane emocje, tak? Nie mówię, że to z automatu znaczy, że jest lepszy, tak, czy gorszy, tylko jeżeli komuś na tym zależy, to na pewno... Jezu Chryste, ile was tu jest? Pożałuję tego. Co ja panuję? Będziesz miał... Okej. Okay. Tym razem... To poszło znacznie lepiej. Gaki no Tsukai nie kojarzę nawet z tytułu, powiem szczerze. Dużo HP-ków, no dobra. Póki się zgadzamy na negocjacje, to wszystko będzie okej. Okay. Trochę many, no dobra. Trochę kasy, stać mnie jeszcze. No i dobra. Jeszcze powinniśmy iść dwa miejsca w stoku, jeżeli dobrze myślę. Nie jest to jakoś specjalnie dużo, ale zawsze coś. A i tutaj przy okazji w pobliżu... O mój Boże, ja tego pożałuję, prawda? Aż ja tego pożałuję, holy fuck. Przecież to jest niedorzeczne, ja bardzo pożałuję tego, co właśnie robię. Wiecie, to jest ten moment, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że robi coś idiotycznego i głupiego, ale i tak to robi. Bo czuję silną potrzebę zrobienia czegoś niedorzecznego i głupiego. Nie no, na pewno w tym absesie nie będzie nic strasznego. Poza tym, że Lugaru na mnie biegnął. Dobra, przyznać się, co tu jest. Sybeli Skafacz. Na których poziomach? 61, 61. Trochę wysoko, nie będę kłamał. Powinienem dać radę, jeżeli niczego nie skopię. A w tym skopaniu to zaraz się okaże. Zwłaszcza, że znają, że ci one obie mają leczenie. Ale dla bezpieczeństwa po prostu spyglasuję. Najpierw Sybel. Ona ma maleczkę gęsta. Ajajaj. Ajajaj. Ten sexy dance mnie bardzo niepokoi. No dobrze, na tę rundę.
Ty rzuć hasło Tropi. Chcę sobie przedłużyć turę generalnie. Ty rzuć Bola. Ty spasuj turę, a to jeszcze raz rzuć Makarundę. To jest w miarę bezpieczna opcja. Powinna być w miarę bezpieczna. Makarundę. Fuck! To weszło mocniej niż bym się spodziewał. I co gorsza, nie mogę nawet użyć Eternal Prayera. Znaczy, Idun pewnie będzie mogła go użyć, ale to będzie dość późno. Plus i tak muszę zobaczyć, co ma skapać, żeby wiedzieć, czego użyć jako przedmiotu blokującego. Ma Hamon. No okej, czyli chyba Hamon po prostu pójdzie. Jak na logikę. Albo fizyczne i umrę, to też jest opcja. Z drugiej strony, jeżeli pójdzie Mahamaon, to efektywnie obezwą nim tylko... Well, półtorej osoby. I zastanawiam się, czy przez to jest sens rzucać w ogóle bloka. Zróbmy to tak. Bo Seal nie jest czymś, na czym mi jakoś specjalnie zależy. O! Ciekawa sprawa w ogóle, że to mi dużo bola. Nie spodziewałem się tego. Albo raczej nie myślałem, że tak działa. W każdym razie. Najważniejsze dla mnie jest to, że ani jedna, ani druga nie mają żadnego leczenia, więc ta walka powinna być praktycznie kwestią czasu. Bardziej niż cokolwiek innego. Zio. Staram może dla bezpieczeństwa rzucić tego. Fire Dampnera. No Boże, ja mam tylko jednego Fire Dampnera. Boy. Będzie fajnie. Dużo to ja nie zadaję, ale nie powinno być, ne? A tak. Proszę? O mój Boże. To było zabijskie. Będzie się ma tę rundę, czas to zmienić. Czy ja chcę w takim razie zwiedzając Sybel najpierw? Makamao, czy on sexiness? No tak mi się wydaje, że w takim razie Sybel musi pierwsza paść. Pyszne buffy. Wow. Idun została brutalnie skillowana. Idun została tutaj brutalnie zabita. Oj, moja jabłka i... One są na minus 2, a ja jestem na plus 1. Idun wciąż prawie umarła. Dobra, kryty wchodzą, to jest pozytyw. Wydaje mi się, że Idun i tak będę musiał zamienić tak naprawdę. Przez to, jak ta walka wygląda. Czy on jest podatny na ale? Ciekawe. Dobra, Idun, lubię cię, ale nie jesteś w tej chwili odpowiednią osobą do tej walki. Może Lugaru? Nie, on jest na... to podatny.
Już prędzej ty, tylko ty też nie masz shotbound. Panie. Aż ty się idealnie nadajesz do tej walki. No dobra, teraz tylko liczyć na to, że raptem też będzie wchodził krytowo. Z tą częścią skrytowania jak widać jest nieco gorzej niż bym chciał, ale też tragedii nie ma. Dobra, ty już możesz generalnie robić hasotopi. Nice. Zaraz pożałuję tego, że staniesz się na takich, a nie innych atakach, ale to inna sprawa. Przynajmniej shockbound dużo robi. A tak niewiele z kolei. Holy fuck! Jestem memowany w tym momencie. Dobra, to użyję jeszcze Founda. Wiem co robię, spokojnie. Jeżeli teraz trafię, to będzie mogła rzucić materundę. Więc wszystkie buffy zostaną, aż debuffy. Więc jak to mówię, wszystko będzie K. Idealnie. Makarza ma on przed tym rundę miniona. Darkseid nic nie zrobił. A, ba, czas na kurwiać. Nie ma co się bawić. To się mówi. Pytanie, czy uważam, że jestem w stanie skończyć tę walkę na tyle szybko, żeby Sea of Stars mi się nie opłacało? Sea of Stars jest opcją bezpieczniejszą, ale wolniejszą. Dlatego jej użyję. Bo tak przy odrobinie szczęścia podejrzewałem, że byłbym w stanie skończyć tę walkę już teraz. Ale to mówię, musiałbym... podejrzewałem, że dość mocno przyfalcić. Dobra, weź pas mi może. Ty spilsuj jej armor. Ty niestety jesteś zmiotowany, więc spróbuj się odmiotować. Teraz liczmy na to, że aż sobie do różnicy, czy wejdzie, czy nie. Przynajmniej doby cel wchodzą te losowe ataki. Nie strasz. Au! Holy crap, to bolało. Nice. To akurat weszło ładnie, tylko... Strasz ten... A nie, to jest seal. Nie, to jest minasz, czy... To jest minasz. Co ja w takim razie chcę zrobić? Pożałuję tego. Yep. Wiedziałem, że tego pożałuję. Przedłużmy sobie buffy, debuffy. A z tą rundą już nic nie zrobię. Pozostaje mi liczyć na to, że one jakoś relatywnie szybko padną. Daj mnie tę noc, tę jedną noc. Mamy ten na Protaga. Dobra, Tao akurat... Przy takiej ilości many to, że Tao dostała ten to akurat jest chyba najmniejsze z moich martwień. Ładnie kryt wszedł. Spróbujmy dobić Sybel w tej turze. Może się uda. Powinno się udać, powiem więcej. Muszę dać dobra hity, ale...
Bell padła. Ty możesz ją spisać, morować. I teraz tak, ono albo użyje Mahamaonu, który zostanie zablokowany, albo użyje fizycznych ataku. Ale nie, niestety Fizz Mirrora. Nie miałeś to taka, no nie. Dobra, niech stracę, zróbmy tak. To wolę teraz zgodnie z oczekiwaniami i... Lepiej chyba być nie mogło tak naprawdę. Dobra, Tao niestety... Nie ma many, żeby przedłużyć buffy, więc chciałbym to potencjalnie skończyć tą turę. Powinno dać radę, jeżeli by trafiał. Otóż to. O, nie było to tak proste, jak miałbym nadzieję, żeby było, ale jednocześnie dałem radę bez jakichś super większych problemów. 95 siły. Great mana spring. Tak, znacznie zwiększono LMP, więc się przyda. On bardzo lubi to dekadrze, ewidentnie. A skoro tak, to nie będę nalegał, no... Tak, dokładnie tak, Wiki. Define Garrison 9 i Mastery 5. Szkoda tylko, że fizyczne Mastery, a nie jakieś inne. Anyway, chciałbym skorzystać z jakiegoś save pointu. Pytanie, czy gdzieś tu jest w okolicy. Bo na chwilę obecną takowego chyba nie widzę. Dobra, spróbujmy spaść tu. Tutaj generalnie nie ma żadnych przeciwników tak na miejscu od razu. Więc jest to, powiedzmy, względnie bezpieczna opcja. Tam nie widzę save'a. Gdzie są save pointy, kiedy są potrzebne? Właśnie chciałem zapytać, czy to może być Mitama. Jeżeli to jest Mitama, to to akurat jest bezpieczna opcja. To muszę ją zajść, kiedy jest akurat do mnie odwrócona. Dlatego to jest czarna Mitama. A czarne Mitamy bodajże miały te, gospele. Dobra, co my tu mamy? Spyglass. Mudo. Powinienem mieć tak dżemy. Żartowałem, nie mam tak dżemów. Holy fuck. Alice, chodź tu. Ale już będzie jedno wielkie pasowanie teraz. Lepsze niż na 18. YOLO! Czemu tacy jesteście? Dlaczego tacy jesteście? Chuje! Oddajcie mi moją Mitamę! Jeszcze tutaj na górze jest chwała. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Zobaczyć, że coś jest na wyciągnięcie ręki. A tego tutaj nie było przykro tyle. A chyba wiem na czemu. Nebidos to jest. A Nebidos ma zwyczaj przyzywania dużej ilości dekarabinas. A sam raczej się trzyma od nas daleka. 10 chwały.
Chodzę tutaj głównie dlatego, że jestem niemalże pewien, że gdzieś w okolicy był save point. Jest na pewno Abaddon. Jego ciężko nie zauważyć. Tutaj jest jakaś skrzynka. A wszędzie mamy? Esencja Baronga. Aha, wspomniany Abaddon chciał się dodać do mojej dupy przed chwilą. Na szczęście mu na to nie pozwoliliśmy. Dobra, tu jest chwała. Sto chwały. Zanim ktoś mi wypomni, pamiętam, że nie zapisałem, dlatego robię teraz tak bezpieczne opcje, jak to tylko fizycznie możliwe. Na przykład nie podnoszę tego skurwysyństwa, po które wyłamiała Manuzako. I tak jak tutaj są ci studenty... Nie powinien tego robić chyba. O Boże. Przysięgam. Nie, to jest bullshit. Tutaj akurat koluje bullshit. Bardzo koluje tutaj bullshit. Zacząłem walkę z powietrzem. Nie dam sobie mówić, że jest inaczej. Chyba tu jest serwer i on raczej nie jest do nas pozytywnie nastawiony. Gro, zrozum. Ja tylko chcę punkt zapisu. Nic więcej. Proszę, nie wiem, czy punkt zapisu gdzieś tutaj nie będzie. Nie, bo wydaje mi się, że gdzieś tu powinien być. Na pewno jest Miman. Nie dajcie się zbejść na te skrzynki, które są tam na dole. Przynajmniej nie dopóki nie wykonacie zapisu. To jest taka jedna rada, którą mogę dać z automatu. O bogowie. Mam jedno ważne pytanie. Czy save point to jest aż tak duże wymaganie? Bo oczywiście mogę wrócić na autodrogę i z powrotem to zapierdziać, ale wolałbym tego uniknąć. No tutaj to wydaje mi się, że kompletnie nie jestem w stanie obejść tak... A może? Ja może? Nope. Tego obsesu nie uniknę, jeżeli chcę przejść dalej. Chyba. Nope.
Wiecie, to jest takie... Cieszę się, że jestem przy Abscesie, ale kurwa, nie chcę przy nim być teraz. A wiecie co? Nie chciałem tego robić, ale naprawdę nie chcę tracić do sporego progresu. Nawet nie wiem, czy bardziej szanuję wasz czas, czy swój czas. Szanuję czas, to na pewno. To 65 manu, Battlefire, czyli generalnie zasad Sutr. Nice. Słuchaj, to okupić tak się powinien w niektórych rzeczach, na przykład w Dark Gemy. Nie no, generalnie chciałbym iść przynajmniej po 3 każdego gemu. Tak, żeby móc w razie czego potencjalnie jakieś mitamy gemami traktować. Żeby nie było takiej sytuacji jak ta poprzednia z mitamą. Że o, ale fajna mi tam, byłaby wielka szkoda, gdyby uciekał, bo nie masz obecnie dżemów. Na pewno tam pnero chcę zawsze iść pełno. Na pewno to, po co głównie przyszedłem, czyli sprzedanie wszystkiego, co znalazłem. Niestety to relatywnie niewiele. I zobaczmy w takim razie World of Shadows. Czy coś nowego się pojawiło, co mógłbym sfuzjować? Welcome to the world. Jeżeli chodzi o esencję, to jest set, który ma bo same środki Nullfors, nice. Jest Barong, który miałby Nullfors, jak wbije wszystkie te, wszystkie Miracle. Jest Skafacz, która ma Mistrasza od biedy. Nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. Ten Fizz Block dał. To jest bardzo ciekawy supportowy setup. Mediarama, Ball, Hilplerama, Diamrita do leżenia statusów. Rangda z Reflect Fizzem. Anyway. Z Miracli no, z nowych rzeczy co ja mam? Pewnie Divine Proficiency, weź Garrison 9. Wszystkie żywiołowe mastery. Co ja tak się zastanawiam, czy fizyczne ma maksymalnie 5 czy które? Może być 5 w sumie. Teraz jak o tym myślę. W specjalnych fuzjach jest... No to jest ta Hydra nieszczęsna. Tu jest Surt. Nie, bo generalnie powinienem sobie pofuzjować trochę rzeczy przez to, że moje obecne demony mają coś niski poziom. Tytania byłaby w takim porządku, gdyby dało się coś w miarę sensownego sfuzjować. Tak samo Loki podejrzewam, że nie jest złe. Loki jest atletycznym demonem, że ma bardzo dużo odporności, jeżeli chodzi o... Znaczy odporność Affinity, jeżeli chodzi o żywioły. Więc teoretycznie te wszystkiego miałby jakiś tam bonus. Ogólnie chcę zobaczyć, co ja tu jeszcze mam, jak tak w ogóle do studiowania. Jest Sybel, jest Sojki... To jest jedna z tych sytuacji, kiedy powiem, że nie ma nic specjalnego, ale coś by wypadało sfuzjować. I to najlepiej coś, co miałoby jakieś umiejętności, których normalnie nie miewam. O, na przykład coś takiego... Względnie to... No tych fizycznych trochę szkoda, ale pleroma. To by się fajnie przeniosło, co? Niestety, Ionic Ski się nie da. Poczekaj, kto
To ma pleromę, ty masz pleromę. Nawet nie wiem, czy nie bardziej mi się opłaca coś takiego zrobić. Bo wtedy mogę mieć też Agitain, mogę mieć Masjongę, mogę mieć Mudon, mogę mieć Alec Pleromę. I wtedy potencjalnie coś jeszcze się wypierdzieli. Na pewno taki szerszy rozkład będzie lepszy dla mnie niż ten. Niż specjalizacja w jednej konkretnej umiejętności. Marakunda. Zadziera, czemu nie? Nie wiem, jak często będę miał okazję korzystać z Marakundy spada, ale mieć, a nie mieć. Dobra, Lilith pewnie będzie właśnie z Tytani, no. Tak myślałem, ale to za jakieś ładne 10 poziomów. Agitain, Mazon, Dine, Fog. No, z czego ty się robisz? Kinki. To nie do końca jest taka poza, jaki bym chciał. To byłby stricte buffujący demon, a tego nie potrzebuję. Savior, Sexy Dance, Mighty Cliff. Bo z tego co mam tutaj, to chyba najbardziej bym nie mógł Ganesha interesować. Oh boy. Z jednej strony nie chcę tracić Idun, z drugiej strony ona do najbliższego bossa ma jakieś 20 poziomów w plecach, nie więcej. Więc daję sobie sprawę, że wypadałoby powoli coś nad tym myśleć, ale jednocześnie, a może jednak nie. A może da się to jakoś obejść? Dominion może nie. Chimera? Spróbujmy tak może. Mana Snaresy są spoko. Faceblock jest spoko. Faceblock zawsze spoko. To wygląda ok. Zjadaj pewnie, za który z tych pierwszych dwóch skilli najbardziej się przyda. Heavy Physical, Medium Physical ze statusami. Fizzler, Taunt z Redaku Kaczo. No chyba Severing Bite się wyrzuci. Zazwyczaj zakładamy, że Madness na Jesy będą lepsze. Podkreślenie słowa zakładałbym. Dobra. A sobie z czego można zrobić? Alice Clotho, Yoshitsune Flauros. Właśnie mówię, no. Problem polega na tym, że jednocześnie te demony, które mamy, są na zbyt niskich poziomach. A to, co możemy spodziewać, też niekoniecznie jest na jakiś super wysoki na chwilę obecną. Poczekaj, jeżeli bym chciał to zrobić. O, tak. Sobel nie ma jakiegoś specjalnego bonusu do Mudo, niestety. Więc to, że przeniósłbym Mudo, nie jest jakieś aż takie idealne. Ale Zislight tak jej się nie opłaca. Może bardziej coś tego pokroju? O, widzisz. O, widzisz. Da się wejdę karne, ale póki są. To jest jak naprawdę bardziej takie fuzjowanie na zasadzie, że to co ma obecnie ma za niski poziom i chcę to wyrzucić do góry, że tak to ujmę. Mówi Shamanten. I Shamanten może być ciekawą opcją. Aczkolwiek jego umiejętności nie są jakieś super, więc musiałbym coś fajnego przerzucić pewnie. Bo z tej fuzji miałbym potencjalnie co? Marachitain. Buffy niekoniecznie. Resist Force niekoniecznie, a tego demona. A tutaj?
Tutaj już prędzej chyba. A też dopiero co spotkałem Sybel, więc... Dobra, z tym się strzymam na razie. Bo ogólnie... Co mi jeszcze zostało z tych niskopoziomowych demonów względnie? Jest Makabra... Jest Alice i Idun. Przy czym Idun w dość wysokopoziomowe atawaki i Ganesha się fuzuje potencjalnie. Tylko Ganesha nie ma magii z kolei, więc to jest ta nieprzyjemna opcja. Atawaka zresztą podobnie. Ale tak, raz był bardziej agility. Nie, nawet niekoniecznie bardziej agility. Jest tutaj na opad, tego by się dało, zwłaszcza że i Fitzbrook i Abusamysza są całkiem przydatne. Tylko szkoda będzie tego złotego jabłka, no, złote jabłko OP. A Alice jakbym chciał sfuzjować? To bo demony, które już mam, albo jakiegoś Pazuzu. Słabsze demony. Fafnir chyba nie był jakiś super. Aż na pewno nie dla Alice. A po co sobie bym zrobił? Też dosłownie na zasadzie sfuzjować do sfuzjowania. Jeszcze objedę makabrę, zobaczę. To właśnie z tego już prędzej, żeby zrobić tego. O, albo Flamisa. Flamisa zawsze mieć warto tylko po to, żeby powiedzmy siedział jako ten do kompendiumowej rzeczy. Ja chyba po prostu go sfuzuję. Z jakimiś kompletnie losowymi skillami. Is this demon to your liking? Tak ciekawości, skoro tu nie jesteśmy. Hej, hej. Skoro już przy tym jesteśmy, to czy sfuzjowanie Flamisa z czymś cokolwiek mi daje? Zobaczmy. Flamis. Tutaj będzie Yamato Noro, czyli to fajnie. Tutaj będzie Zon też całkiem fajnie. To on jest spoko. Sujki powiedzmy. Loki z Molocha. To jest kusząca opcja. Bo tak, Fere się w dół fuzjują, Lady w dół, Megami w dół, Holly w dół, Urgody w dół, Findy w ogóle. Albo w dół. Ale to jest fajna opcja w sumie. Bo mogę dzięki temu sobie przenieść bardzo grzecznie kulturalnie Achitain, Marachion. I w sumie tyle. Większość gap od fizyczne obrażenia. W sensie w SMT 5 konkretnie, czy? Is this demon to you? Daj Hylistora, plus. Hylistor z takim zestawem umiejętności, jaki mamy, jest bardzo spoko. Bo mamy trzy różne typy obrażeń, które możemy wykorzystywać do wbijania go. To jest z ciekawości. Reaper's Compendium. Podejrzewam, że znaczna... Nawet niekoniecznie. Chciałem powiedzieć, że znaczna część demonów się pojawiła przez to, że mamy Flamisa. Coś tam chujowe demony. Patrzcie i podziwiajcie w pełnej krasie. Gili Mekala.
też dopiero za dłuższy czas. A, wystarczy tego fuzjowania chyba. Zostałem wyciągnięty z domu. To co mnie ominęło? Mara. Nawet nie mogę powiedzieć, że żartuję. Ominęła cię Mara, jeżeli nie zdążyłeś na nią przyjść. Dobra. W każdym razie. Co chcę zrobić, to wrzucić potem to do drużyny. Chcę wrzucić... A, dajcie mi to lokieju w sumie. I dajcie mi... Niech będzie Chimera na razie. Dobra, teraz czas na bardzo ważne pytanie z gatunku egzystencjalnych. Czy da się jakoś sensowniej przejść tutaj z powrotem? Niż ja to zrobiłem. Podejrzewam, że się datko nie jestem na tyle ogarnięty i kompetentny, żeby to uczynić. Bo mam wrażenie, że przyszedłem kompletnie dookoła. Powiedziałbym, że spróbuję tu przejść, czyli na ten kierunek. I zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Tak, Rabie, czy masz mnie wstawić? Będę ci wdzięczny. Bo jeżeli pójdę tu, to wygląda, jakby tu się dało przejść. Więc będę musiał na tamten fragment zwrócić uwagę. Przysięgam, hitboxy z tu ręki mnie pewnego dnia zabiją. A jak nie mnie, to same moje palty. A po prostu ręki. Jasne. Pasytko. Odnawiamy nieco nadwątlone szeregi naszych demonów. Dobra, to jest jakaś skrzynka, do której wydaje się, że jest w miarę rozsądny dostęp, jeżeli pokażemy chociaż jedną szarą komórkę. Tak samo jak tutaj wygląda, jakby coś miało być. Czyli pewnie siedzi sobie tutaj na górze i się do niej śmieje. Tutaj powinno się to dać obejść do skrzynki. Nice. Esencja studenkiego, nie jest nam jakoś specjalnie potrzebna. Czy opłacało się tu przejść? Ani kurwa trochę. Chyba, że... A możemy przejść tu, dać się złapać czemuś, co nam wyciągnie koleżanka. Tutaj albo... Ej, Bad Chain. Panie. Teraz posunąsz ich za macokami. Tak bardzo tych macokami żyje. A próbuję okaść nasze ziemię. A, czy mogę zabić podłego demona? Jasne. Adam... O Boże, Adamelech. Adamelech, mam wrażenie, że jest dość świeżym na tym, jeżeli chodzi o SMT. Albo przynajmniej tak, żeby jakoś się regularnie się pojawiał. Moje, może mi się wydaje, ale mam wrażenie, że kiedyś... Jeżeli bywał, to... O Boże. Zaczyna się, kurwa. Chociaż ja, kurwa, nienawidzę tej sesji. Jezu, to jest ten. Pożałuję tego. Marko Karze, nie zgadnę pewnie. Magasuki. Po Magasuki jest jedna bezpieczna rzecz, którą można zrobić. Ja. Chyba tym razem nie zapomnijmy o tym, że się tutaj nie widziałem koledzy.
10 chwały. Dobra, co to jest ten imam? O, to nie widziałem tych kolegów. Nie wiem, pomyślałbym, że tutaj, gdzie teraz będę szedł, powinno dać się znaleźć jakiegoś checkpointa. No bo jest Nebiros, z którym ani z nim, ani z jego dekarabiami nie chcę walczyć, ale najwyraźniej nie pozostawiono mi wyboru. A do tego jeszcze dam tytanie, to już w ogóle będzie fajnie. Bez kryta. Tytania blokuje, więc nie mogę użyć na Hamona. Bucho nie, Zio nie, a czyli dobra, tak. Tu masz fajny Black Striker. Nie zadasz, spadam. Nice. Not like this. Najmniej liczyłem, że dwa ataki wystarczą, ale mówię, to było bardzo naiwne myślenie. Chyba trochę ekstra spadło. O, jest i save point. I się nie było jakoś specjalnie daleko. Przekaż, zobaczę co kolega Gustav mi da za 140 imana. Welcome. Hey, not bad. Counting on. Esencja już jest cudna. Gdyby z esencji dało się unik skille przenosić, o, ale byłbym szczęśliwy. Ale się nie da, więc takie, A chcecie się pośmiać? Wiecie czego jestem blisko? Bossa. Wiecie czego nie powinien zabić? Iść do niego. Ej, patrzcie, to Zeus. Co może pójść nie tak? Jeżeli wasza odpowiedź jest wszystko, to macie kurwa rację. Cześć dziadku Zusie! Spokojnie, to będzie szybki game of the day i zaraz przejdziemy do sądniejszych rzeczy. Come to try your hand at deicide? Tak. I've had enough nasty surprises. I looked for the human with my knowledge, and you know what I found? The demons already killed them. Oof. Now I'm stuck wasting time until another human with my knowledge comes down the proverbial pipe. But a few centuries is nothing to me. I can afford to wait until my next human partner is. To dość ambitne założenie, biorąc pod uwagę, że inni bogowie mogą w tym czasie znaleźć kogoś ze swoją wiedzą. Fan powiada. Obawiam się, że jedyną osobą, która będzie miała fan, jest on. Ja już to widzę i patrzę w środeczku. Już nawet pomijam 13 poziomów różnicy. Mi naprawdę wystarczy to, co zobaczyłem. A jak chcesz się pośmiać, to zdebafuję go. To na pewno pomoże, prawda? Prawda? Ulala. Przeżyłem jedną turę. Czuję się mentalnym zwycięzcą. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!
Ha, 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 w tej Google za 90 to mega lul. O panie. Jak już mówiłem, wielokrotnie, Shin Megami Tensei 5 to gra, w której level scaling jest bardzo ważny, zauważalny i istotny. Także do zobaczenia za jakieś 15 poziomów. Do tego czasu ruszanie dziadka Zeusa może nie być najlepszym pomysłem. Z drugiej strony mamy jeszcze przynajmniej jednego abscesa do obskoczenia. Co zamierzam też to zrobić. Tylko krędy będzie najszybciej się tam dostać. Chyba tędy tutaj na dół zeskoczyć. O Boże, tylko tutaj są te... Hekaton Keiry, o. Skurency. Gdzie jest Kratos, gdzie potrzebujesz? Featuring Kratos from God of War series. To było co najmniej ciekawe. O wiesz, bo ja ten nie przejdę. Tak. Kratos. Jesteśmy Polakami, mówmy Kratos. Nie, nie, ja odmawiam. Odmawiam to. Nie, 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 nie. Nope. To mnie nie trafiło. Dzięki za Stone. Łodko, ja zapłacić ma deadline'a na jutro. Nie, a tego deadline'a to na ASAP ma, proszę cię. Na jutro to nie jest korpomowa. Zresztą, kto by miał deadline'y na jutro? Ty pracujesz w jakiejś chillowej pseudokorpo? Okej, w to akurat biegłem, ale kwestionuję, że to tak nie skoczył. Nie, nie będę ci kurwa płacił. O, nawet nie próbował tego. Mam magazynki zbierać. Nie na YouTube, tylko w next day'u. W next day'u przy branchu? Powinienem na kimś mieć... Mogę tak zrobić. Nebidos. Nebidos. Rage-quituję spokojnie. Jeden rage-quit już zaliczyłem i nie mam zamiaru tego powtarzać przez dłuższą chwilę. To jeszcze raz, kogo ja tam miałem? Loki, chodź tu. Yoshi, chodź tu. Jakby się ktoś pytał na BIOS, ma coś koło 70 poziomu, z tego co pamiętam. Tak jakby ktoś kwestionował, że ta Megidola mi zadała około 500. Mówię, może bym się z nim pobił. Tylko problem polega na tym, że ja w tej chwili chcę biec do tego cholernego abscesu. A żeby się bić z abscesami, jednak fajnie by było mieć
wmaksowane hapeki i manę. Okej, te są puste. Abscess był tu na górze. Na pewno tym razem mi się uda, prawda? Prawda? Wow. Chyba trafiłem. Co my tu ma? Baron! Cztery demony! Mamka giga. Boję się. Nigdy nie się boję. Zabawa i interakcja dla całej rodziny. I co ja mam zrobić? No powiedzcie mi, co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Nie, ona to tak mi zada. To jest najgorsze. A Sakanagi nie zdaje na trochę tyle, ile bym chciał. Oh boy. Chyba to nie fizycznego builda. I know that! Zostałem lekko zmemowany. Nawet nie wiecie, jak bardzo mam ochotę w tej chwili pójść sobie grzecznie, kulturalnie pogrindować. To jest naprawdę ten moment, kiedy człowiek się zastanawia, czy nie warto jednak by pójść sobie na te głupie rangdy i stwierdzić, że tak, posiedzę sobie na nich 2 godzinki. Bo jednocześnie nie jest... Nie jestem w stanie sobie znaleźć jakiegoś sensowniejszego sposobu szybkiego farmienia niż te durne rangdy. A jednocześnie widzę, że powiedzmy ten 60, który mam zaraz, to może nie być wystarczająco. A propos. Co może pójść nie tak? Zresztą nie jest tak, że Rangda mnie zabije. Widzicie. Jest. Nie będę kłamał, że to nie zadaje tyle, ile bym chciał, żeby zdawało. To też. Robimy postęp. Teraz tylko, żeby
Fuck, nie, nie zabił. Ale to mnie nie zabije. To mnie prawie zabiło. Pojedam w tej grze nie zabija. Żartowałem. Czemu byłem przekonany, że pojedam w tej grze nie zabija? Czy to dlatego, że większość nie zabija? Fuck! Wiecie, generalnie powiedziałbym, że jeżeli chodzi o ten, o Ueno, czy też raczej, jak to Sefa się nazywa jeszcze raz? O Taito, że jest tutaj sporo rzeczy do roboty, ale większość ma wrażenie, że wymaga znacznie wyższego poziomu niż my mamy obecnie. Także, no, jednak coś trzeba wymyślić w tym tak zwanym międzyczasie. Bo teoretycznie mogę sobie po prostu biegać, walczyć ze wszystkim, ale to będzie długie i wolne, tak? Odpowiedzcie, mogę na przykład pobiec za tym Nebidosem. Na pewno go pobiję. Waszek ma dwa fachnide obok siebie. Nie. Wziąłem cię od tyłu. Nic mnie nie zabisz. Nic mnie nie zabisz. Nic mnie nie robi. A tak serio, wtedy mam poziom na siebie. 67. Co to jest? Critical resist. Fucking hell. Najgorsze jest to, że ja widzę, że wcale nie zadaje tak dużo, jakbym chciał. Powiem więcej, raczej nie zabiję niczego. Ja dobra, nabiję to spadnie, więc to jest duży plus. A zjadaj na Ultiego raczej nie zabiję, no bo nie trafię. Nie, pewnie sam teraz umrę. Bo oni mają 4 tury w sumie. Ulala. O, przeżyłem. O, to ci nowość. To też ci nowość apparently. Dobra, zabawa. I know, right? Najgorsze jest to, że tutaj tak naprawdę nie ma nawet jakoś za bardzo, powiedzmy, dedykowanego miejsca, w którym można sobie podekspić, że tak to ujmę, tak? Najbliższe temu właśnie są te cholerne rangda. Widzieliście, jak się kończy próba levelowania na nich. Oczywiście można powiedzieć, że wystarczy sobie kupić DLC do farmienia po moim kurwa trupie. Jeżeli designer uważa, że rozwiązanie problemów z grindowaniem jest kupienie DLC, to znaczy, że jego gra została chujowo zbalansowana. Gra nie została zbalansowana tak, jak deweloper chciał, czyli po to, żeby zarabiała. Co w moich kategoriach łapić na chujowy design.
Au! Po prostu wow. Nie, no teraz nie mam prawa być tu na grę, okej? Okay? I walczę z demonami, to jest o 12 poziomów wyżej ode mnie. Au, w końcu weszło. To za szaleniec. Gdyby tak to wchodziło wcześniej... Co nie? Ech. Kurde, jestem w kropce. Bo na pewno mówię, mogę po prostu sobie biegać po lokacji, zwiedzać lokacje, powoli bić przeciwników i tak dalej, tak. To jest na pewno coś, co mogę robić, tak? Więc to nie jest tak, że jestem kompletnie odcięty od jakichkolwiek teraz sposobów levelowania czegoś. Pod żadnym pozorem. Jestem na pewno odcięty od łatwych sposobów levelowania. Jestem odcięty też od sporej ilości kontentu, która jest jak dla mnie zablokowana tym, że nie mogę walczyć ze sporą jeszcze przeciwników. No nie po spadek, jak chciałem nabić. Tutaj jest znowu Nebilas. Z Nebilasem widzieliśmy, co się dzieje, walczymy. To są studenty, za których nie zostaje nawet... Pamiętaj! Gdyby te walki chociaż się w miarę szybko wygrywały, to jeszcze pół biedy, tak? Ale... Przychodzę sobie do grupki studenki. Co, każdy ma jakieś 700 HP. Bez Maga Soki ta walka trwałaby za długo po prostu. Fajnie powstała MMO jak SMT. Kurczę, gdyby tylko istniało jakieś MMO w realiach SMT, to nie? Gdyby tylko! Gdyby tylko ktoś wpadł na taki pomysł. Wyobraźcie sobie, że ktoś mógłby wpaść na taki pomysł. O, Cerber. Cerber ma 65. Czwarty, byłem blisko. Czy Cerber jest odporny na ataki fizyczne? Jestem chyba pewien, że tak. Ale nieważne, nie jest. Cerber ma też jakiś miliard HP. Tak, co by gracz przypadkiem nie myślał, że może jakoś to sądnie szybko kończyć walki. O wow, to było potrzebne. To kompletnie nie było potrzebne, chujku. A, i CBL ma przecież dwie tury, zaraz ja zapomniałem, tak kompletnie. Jeżeli dobrze pójdzie, to będę w stanie go zajść, zanim użyję tego Maga Soki. Jeżeli źle pójdzie, to skończymy streama przez Game Overa. Nie byłby to pierwszy przedwcześnie skończony stream z SMT. Albo dało radę. Nie kończ. No niby wpada trochę tego expa, tak? Ale... Mówię, jak na to, że... Jesteśmy dużo poziomów do tyłu, to jednak...
Jest to odrobinę frustrujące, to na pewno. Tutaj coś nie daje, jest jakaś skrzynka. Gdzie ona jest? Na górze? Halo? Przydaje się idzie od tej strony. Tak, to było łatwiejsze niż myślałem, że jest. Kolejny serwer. Czyli kolejne 50 tysięcy HP. Właśnie ważne, że on był bliżej niż powinien być. No, jest już za dużo piasku, jest szorstki i wchodzi w buty, o. Jasne. Proszę by... Okej. Nie jest pan za co dostanę, ale... Tak, tak, to jest bardzo dobry deal. Wszystko, co daje mi manę, to jest dobry deal. Spotkamy się, jak będę potrzebował więcej. Pożałuję tego. Pogadajmy. Muszę zrobić. Au! Zgodziła się. Bardzo podoba mi się te reakcje takie tam co drzwi. Dajcie mi... Dziękuję. Au! Tym razem trafił. Wciąż podziwiam, jak oni potrafią nie trafiać w tej grze. Jezu Chryste. To jest momentalnie naprawdę... Z braku lepszego określenia naprawdę niesamowite. Jak bardzo można nie trafiać? Chyba pamiętam, że spadłem już. 08 ma jeden z trzech kluczy, którego szukamy. Well, zaskocz mnie. Co może pójść nie tak? O, wyjątkowo wszystko poszło dobrze. Jestem z ciebie prawie że dumny, Amanozako. Ale tylko prawie. Bo tak, tam jest na 65. O tym nie rozmawiamy. I tam jest pewnie też jakiś nieprzyjemny, biorąc pod uwagę, gdzie go znajdę. Czyli co, no tak naprawdę... Przynajmniej na papierze jedyne, co mi zostało, to po prostu brać i grindować te cholerstwa. To jest tak frustrujące uczucie. Nie lubię grindować w JRPG-ach. A tutaj jednak dość wyraźnie i wprost jest nam mówione, że no są rzeczy, których się nie ominie, jeżeli chodzi o cyferki, to bardzo mocno. Oczywiście może ktoś zaraz przyjść powiedzieć, no po coś masz te gospele i grimoire, ale... Powiem pragmatem, że ja
je mam po to, żeby potem nie musieć wbijać między 90 a 91, dajmy na to, przez 15 godzin. A nie po to, żeby robić to teraz. Na pewno bardzo się przyda. Chyba nie zdąży. Hop! 10 tysięcy ekspa. Jezu Chryste. Najchętniej bym po prostu szukał na Hamamita. Ale wiem doskonale, że to nie działa tak dobrze. Poszukam i tam mówił. Fajnie będzie mówił. Te gacze są niesamowite pod kątem tego, jak potrafi gacza irytować. You brought ma. Looking to set. Set me. Oh. Co nie zastanawiam się ostatnio, co gorsze, bo miałem ostatnio przyjemność. Przyjemność, bądź też nieprzyjemność, zależy od tego, jak to na to patrzy. Ogrywać parę JRPG-ów, których... To są praktycznie action JRPG-ami, tak? Z jakimiś tam pseudoturami co najwyżej. W których jednocześnie drużyna była sterowana przez AI jako taką. W sensie, no, gracz wybiera sobie jedną postać, którą steruje, taka reszta jest sterowana przez AI. I zastanawiam się, co jest gorsze. To, że w takich grach zazwyczaj AI jest kompletnie kurwa bezużyteczne. Czy to, że mamy taką sytuację jak tutaj, że... Człowiek choćby się starał, to po prostu nie jest w stanie przekroczyć barierek cyferkowych, tak powiem. Ja się zastanawiam, czy jest w ogóle sens szukać mi tam, jeżeli pierwsze to się stanie, to mi uciekną. Więcej hałwy! Więcej hałwy! Bo tutaj jest abanon? Nie, tak nie. Nie, to jest jeden z tenów. Lugero i Graton Care. Mam dziwne wrażenie, że Mahamal mógł być lepszy od niż Magdalon. Z drugiej strony użycie go wymagałoby wykorzystanie resztek IQ, którego ewidentnie brakuje. Dlatego teraz on mnie zabije. Okej, okay, nieważne. Jeżeli mogę używać pierwsze laury, kim ja jestem, żeby mu zabronić, okej? Okay? Te.
Nie no, nie wytrzymy, jak będę musiał normalnie bić przeciwników tutaj. Sami widzicie, że te poziomy idą dość wolno jednak, jakbym miał... No co, efektywnie, żeby bić się z bossem w lokacji, to musiałbym wbić jakieś 12 poziomów w ten sposób, tak przynajmniej. Żeby się czuć komfortowo, to bliżej 15. Nie, to nie jest coś, co mi jakoś bardzo na rękę leży. Spróbuję się to z tymi nagrami, może będę trafiał tym razem. Będę trafiał TFTF. Nie zabiją mnie TFTF. To było jak najbardziej to, czego się spodziewałem. Dobra, teraz licz na to, że stała i za mnie je zabije. Będzie okej. Okay. Dobra, Taxi Cloud akurat jest częściowo się spodziewałem. Tylko, że Sakanagi powinien go dość mocno uszkodzić, a mnie nie zabić, powiem. S? O mój Boże. Patrzcie, nie trafiłem i umieram. Okej, dobra. Daliśmy radę. Straty były niewielkie. Czy jakoś tak. Teraz tylko wyrzucę tak każdą rangę w okolicy i może dobiję do 60. Znaczy co? To jest właśnie najgorsze, że człowiek tak sobie zdaje sprawę, że to... Że teraz powiedzmy... trochę się pobije, nie oznacza, że jakoś magicznie daleko zajdzie. O Boże. Znaczy, żeby nie było, ja sobie zdaję sobie... Sprawę jako taką, że to jest przynajmniej częściowo urok JRPG-ów, tak, że system turowy, cyferki są ważne i tak dalej, tak, ale mam wrażenie, że SMT5 zaszło odrobinę za daleko w tej kwestii. Przez to, jak idiotycznie dużo znaczy level scaling. Czyli się już na mnie rzuci. Dobra. O, już na nie ubiegłem. O, są dwie rangy. Jeszcze mam pierwszy turę, what the fuck. Coś tu poszło bardzo mocno, nie tak? Jedną rzecz, która poszła bardzo mocno, nie tak, jest to, że nie pogoni za kile. O, widzisz. Jak chcesz, to potrafisz. Kurwa. Nie powiem, zostałem zmemowany. Ale to jest jeszcze do naprawienia. Wróć, Jezu! Prawie dosłownie się zabiłem. Proszę o niewiele. Traf. Yes. Najgorsze jest to, że teraz teoretycznie... Podejrzewam, że co walkę będę musiał robić dokładnie to. Czyli wracać, leczyć się. Przyzywać z powrotem Tao i Dominiona, bo nie potrafił przeżyć.
Jest, ten zamień jest strasznie skuszy. 240 HP na tym poziomie. Dopiero teraz mi się tak zobaczy życie w sumie. Gdzie niektóre demony potrafią mieć nawet w mojej drużynie po jakieś 500 w tym czasie. Nie, patrzcie, to będzie mi ta maska da mi ze sobą zawalczyć. Żartowałem. Pobudko, prank, nie bijcie. Hejha, cześć Oxide. Oh crap, indeed. Nope. Jeszcze raz! Dawaj, jeszcze raz! Wierzę w ciebie! Okej, to tylko magazynki, whatever. Oj. Nie podoba mi się to, co widzę. Proszę, traf Hamaunem i zabij. Fuck! Dobra, przynajmniej jednak zapadła. To jest pozytyw. Dobrze, to tylko Diarachan. Wbrew pozorom tak, mogę powiedzieć, że to tylko Diarachan. Nice. No i widzicie? Jak tak to się robi, to w miarę szybko idą te poziomy. Tylko no... wiadomo. Oznacza to też mniej więcej tyle, że trzeba się liczyć z tym, że w każdej chwili taka losowa rangda potrafi graczowi spuścić samotny w pierdol. A teraz moje, pomyślcie sobie, że nie możecie wychodzić z tej sefy, dopóki nie pokonacie bossa na 96 poziomie. Bo ktoś uznał to za szczyt designu. Tamta rangda się nie odbyć, prawda? Tak. No, zatem to inaczej tak. No, kurwa, czemu on mnie widział? O mój Boże. Ja nie mam pełnego HP. What the freak? Na chyba oni są poziomy niby? 63. Nie wygląda, że się tak wyrażę. Wiecie co? Wydaje mi się, że po prostu będzie zasadnie, jeżeli ja... wbiję sobie przynajmniej ten 65, powiedzmy, między streamami jako tako. Bo tak to... No będę po prostu w kółko robił to, co widzieliście, a nie wydaje mi się, żeby to było jakieś specjalnie angażujące i pasjonujące zajęcie. Ani dla mnie, ani dla was jako widzów, więc... mówię, po prostu postaram się nie zapomnieć tego zrobić i w tak zwanym... w międzyczasie wbić no te parę poziomów przynajmniej, żeby można było zwiedzić resztę lokacji w miarę bezpiecznie i wtedy liczyć na to, że może dobiję dzięki temu zwiedzaniu ten 70, który by mi pozwolił się mierzyć z bossami. No właśnie, nie, spokojnie. Odinstalować to będę, jak już zajmę się bossami w tej lokacji. Wtedy dopiero będzie prawdziwa odinstalka. Chyba, że stwierdzę, że pierdolę ten true ending. Ale to jeszcze zobaczę.
Jeszcze się nie zdecydowałem, ok? W każdym razie na dziś to było na tyle. Ten weekend na pewno nie będzie Elden Ringa jako tako. Z wiadomych przyczyn. Natomiast nie jestem do końca pewien, jak będzie wyglądał przyszłotygodniowy stream. Bo jest po prostu szansa, że w tym czasie będę miał remont. I nie dam rady wtedy streamować, ale to postaram się wejść czego jeszcze jak tak oddać znać. Dobra, to na dziś było na tyle. Trzymajcie się po. Cześć.